Nowy rozdział współpracy między Politechniką Świętokrzyską a Kieleckim Parkiem Technologicznym. Obie instytucje podpisały umowę, która ma określić ramę wspólnych przedsięwzięć. Będą realizować projekty, ubiegać się o fundusze i budować platformę środowiska akademickiego z przedsiębiorcami. To nie jest to, że od dzisiaj się wszystko zaczyna. To nigdy tak nie ma, bo wiele studentów już tutaj jest zakorzenionych w parku technologicznym. My chcemy tą współpracę po prostu popchnąć do przodu bardziej i ułatwić. Absolwenci Politechniki tworzą aż 70% zespołów biznesowych, które działają dziś w parku technologicznym. Studenci są dla nas oczkiem w głowie, bo to w nich upatrujemy przyszłych przedsiębiorców, mówi szef parku Szymon Mazurkiewicz. Chcemy wzmacniać się, jeżeli chodzi o realizację programów badawczo-rozwojowych i ci trudno mi sobie wyobrazić taką realizację bez udziału środowiska akademickiego. Park technologiczny ma pomóc uczelni w przygotowaniu programów studiów oraz organizacji praktyk i staży, ale przede wszystkim zachęcić młodych ludzi do realizacji zawodowych marzeń. Absolwenci potrzebują sukcesów. Oczywiście musimy mieć świadomość, że nie wszyscy te sukcesy odniosą, ale nawet na przykład 30 czy 50% studentów, którzy rozpocznie swoją własną działalność i będzie kontynuować tą komercjalizację wiedzy, czyli to, co się nauczyła przez lata w Politechnice, będzie tutaj przemieniać w produkcję. Umowa między KPT a uczelnią ułatwi starania o pieniądze z Unii Europejskiej i pozwoli na realizowanie wspólnych projektów.